dzisiaj będzie o Wigilii. O kaszce jabłuszkowej. O kaszce jabłuszkowej na Wigilię. Często na Wigilię jest przygotowywane 12 dań. Ten zwyczaj 12 potraw wigilijnych wiąże się z 12 miesiącami i też jest taki zwyczaj, że każdy powinien skosztować przynajmniej chociaż odrobinę każdej potrawy, bo to mu zapewni, że w żadnym miesiącu nadchodzącego roku nie zabraknie mu jedzenia. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o potrawie, którą bardzo lubimy w czasie i przygotowujemy ją na Wigilię. To jest kasza jaglana z jabłkami. Franio bardzo ją lubi i pomaga bardzo często, czyli uciera jabłuszka. Emilka, no Emilka to głównie lubi jeść jabłuszka, tak? Kasza jaglana od dawna królowała na naszych polskich stołach. I bardzo dobrze, że jest wiele osób, które doceniają jej walory smakowe, jak również to, że ma bardzo dużo odżywczych wartości, a nawet zdrowotnych. Jeszcze ten duży kusk. O! Ja wcześniej ugotowałam kaszę jaglaną. Dzieci tutaj właśnie przygotowują ze mną jabłka. Jak już ich będzie dość dużo, to połączę to z gorącą już kaszą. Zagotuję jeszcze przez chwilę. Można do tego dodać cynamon, a w zasadzie powinno się dodać do tego cynamon. I bakalie. W naszej rodzinie najbardziej lubimy żurawinę, więc przeważnie dodajemy żurawinę. Bardzo dobrze smakuje i na słodko, tak jak my właśnie teraz proponujemy z jabłkami na przykład, ale też można jeść ją z warzywami. My na słodko przygotowujemy ją jeszcze z czekoladą, czyli ugotowaną kaszę jaglaną łączymy pod koniec gotowania z pokruszoną czekoladą i dodajemy też do tego bakalii. Do kaszki, która już jest w zasadzie ugotowana, dodajemy utarte jabłka. No, czym więcej jabłek, to jest słodsza i oczywiście smaczniejsza. Tak. I co jeszcze? Żurawina, tak? No to. Żurawina. To wsyp, Franiu, żurawinę. Ja chciałam wsypać żurawinę. To ty wrzucisz troszeczkę cynamonu, dobrze? Dobrze. O właśnie, tak. Już chyba wystarczy, bo zagotuję się chwileczkę z tymi jabłkami i potem skosztujecie i zobaczycie, co jeszcze trzeba dodać. Jeżeli będzie za mało słodkie, można dodać miodu, można też dołożyć jeszcze cynamonu, to zobaczycie sami, co będzie jeszcze brakowało naszej kaszce. No to teraz, słuchajcie, musicie spróbować, czy jest dobra kaszka i co jej brakuje, dobrze? Co jej musimy dodać? Trochę za mało słodka. A to dodamy miodu troszeczkę i co? Cynamonek? Tak. Cynamon jeszcze? Jeszcze trochę cynamonu, tak? Tak. A jabłuszek jest na tyle, czy jeszcze musimy dodać trochę jabłek? Jabłek już nie. Mam nadzieję, że się Państwu przepis na kaszę jaglaną spodoba i życzymy smacznego!